No cześć, siemanko, ja jestem Steve'cio, a to jest już drugi odcinek z Kuchennego Steve'cia. Jeśli wam się odcinek spodoba, łapeczka, sub i dzwon. A my w dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie placki ziemniaczane. Więc zapraszam do odcinka. Hopa, no to jest tłusty Steve'cio i bierzemy sobie tutaj, włączamy TV-ka oczywiście, cyk, AV. A my mamy tutaj sobie ziemniaczki, obieraczkę, garneczek, nie widzicie go. I będziemy sobie zaraz obierać ziemniaki na te placki ziemniaczane. Wy będziecie mieli prawdopodobnie timelapsa. No to jesteśmy już w kuchni. Mamy tareczkę. Teraz sobie bierzemy nasze umyte ziemniaczki. Tutaj macie, o proszę bardzo, umyte ziemniaczki, ostrość halo. O, dziękuję bardzo. No, mamy je umyte i będziemy sobie teraz brać i je trzeć. Potrzemy się ziemniaczki. Tam nie było timelapsa, ale teraz będzie timelapse. Trzemy wszystko sobie na grubej albo na tej mniejszej tarce, jak to woli. Także czy lubi takie te włókna, powiedzmy, ziemniaczka. No halo, ostrość, chwila, tę ostrość muszę ręcznie ustawić. No to mamy ostatniego naszego ziemniaczka. Trzemy ostatniego ziemniaczka i raz wam powiem, co dalej. To ostatni ziemniaczek starty. Bierzemy sobie tarkę i wszystko z niej ze środka wybieramy. I teraz musimy wziąć i odcisnąć te ziemniaki, bo tutaj jest bardzo dużo wody. Proszę bardzo, ile wody się tutaj zebrało z tych ziemniaków, a my tego nie chcemy, tej wody, więc ją sobie, jak to woli, czy tak ręcznie jak ja, czy wziąć i na cedzaku odcisnąć to. Ale też tak nie za bardzo na suchy wiór, żeby te placki nie były suche. Teraz to wszystko weźmiemy. Odciśniemy do końca. Dobra. No to już ta końcówka. I mamy tutaj odciśnięte ziemniaki już. I troszeczkę tej wody się tutaj nazbierało z ziemniaków. Dobra, ja sobie myję rączki i zaraz bierzemy i przyprawiamy to wszystko. No, jeśli chcecie, dajecie tam sól, pieprz, takie podstawowe ten. Czosnek najlepiej by był świeżo zblendowany, zmiażdżony. Ale ja nie mam, tu użyję czosnku w proszku zgranulowanego. Do tego jeszcze użyjemy sobie pieprzu czarnego, mielonego. Tylko nie wiem, gdzie ja mam te wszystkie teraz dyndle. Dobra, szukamy takiego papryka, gałka muszkatołowa, pieprz ziołowy, gałka, cynamon, bazylia, papryka. To ja tutaj nie mam, czekajcie, teraz z tym, tak, pieprz czarny, mielony. Nie żałujemy, bo to musi iść na cały ten, na wszystkie ziemniaczki, żeby tak wpłynęło. I teraz, gdzie ja mam sól? Pytanie, chwilka. Tu mam sól, nie, tu jest herbata, a tu jest, dobra, tu jest sól chyba.
To jest super. Więc dajemy sobie soli. I teraz to wszystko sobie i merdamy. Z tymi przyprawami zaraz damy jeszcze jajka. I damy też bułkę pszenną. Tylko przepłuczę jeszcze. Tak, skoro już mamy przyprawy dane, jakie tam chcemy, dajemy teraz bułka pszenna, czyli tortowa, czy jakaś tam ten, bułka pszenna. Takie raz, dwa, trzy na razie, dam takie kopiaste łychy. Na razie, zobaczymy, czy będzie gniciot. I do tego dajemy sobie jajeczka. Raz, jedno jajeczko. Drugie jajeczko. Myślę, że to starczy, myślę. Ale no wiecie jak to jest. Dobra, no to bierzemy łychę sobie stąd. I wszystko sobie my łychą wymerdamy jak na razie. I z tego nam się musi takie fajne ciacho zrobić. Trzeba wszystko ładnie wymerdać. No to mamy już zrobione ciacho. O, czyżby tu widział skorupkę? Tak, skorupka. Akurat ona się trafiła. Dobra, mamy ciasto na placki ziemniaczane zrobione. Więc teraz przenosimy się chwilka. O! No teraz się przenosimy na kuchenkę gazową, gdzie będziemy rozgrzewać olej na patelni i smażyć te placuszki. No to mamy naszą patelnię. Jesteśmy na Młodzieżnej, jest dobra. To mamy naszą patelnię. Dajemy kapkę oleju. Myślę, że gdzieś tyle. I ten olej jak się rozgrzeje, kładziemy nasze placki. Bardzo łatwo jest sprawdzić, jak się olej nagrzał. Dać troszeczkę kapkę tego ciasta na placki. Jeśli to zacznie już tak bulgotać, wrzeć, coś w tym stylu, w sensie smażyć, to znaczy, że olej jest nagrzany i będzie można już piec nasze placuszki. O, już słyszę, że nawet widać, że to się smaży. Więc zaraz będziemy nakładać nasze placki, więc ja wam kadr zmienię. Proszę bardzo, to się już smaży. Nawet jeśli nie słyszycie, teraz może to się już smaży, jak widać. Więc kładziemy nasze placuchy. Jak chcecie, to sobie zróbcie takie kształty, jakie chcecie. Jak grube te placki i ten, a ja zrobię takie, myślę, standardowe placuchy. Jak chcecie, żeby to było ładne, okrągłe, to wiecie, tam sobie bawicie się z tym w ogóle. A teraz sobie zrobię dwa takie większe placki, jednego mniejszego placuszka. Jeśli się uda. A ty też, żeby nam te placki się tak nie złączyły zbytnio. A to wziąłem za małą patelkę, ale dobra. Dobra, niech placki się nam smażą. I pokażę wam za chwileczkę, jak to będzie wyglądało przy obracaniu i przy końcowej fazie wykładania na talerze.
Jak widzicie, placuszki są bardzo ładnie przyrumienione. Ja myślę, że za chwileczkę wam pokażę, jak się prezentują się na talerzu. I to wszystko. No to mamy już sobie na stole nasze placuszki. I tutaj Klaudynka właśnie je przetestuje. Zobaczymy. Zobaczymy, czy jest spalił. Słuchajcie, spaliłem, już wolno przyrumienione. I co? Dobre. Dobre? Tak. Mało przyjąłem, czy dobre są? Coś tam brakuje. Czego brakuje? Dla mnie więcej przypraw. Aha. No widzicie, placuszki w miarę dobre wyszły. Jak coś, to łapeczka w górę, jeśli wam się spodobało. Sub, jeśli tego nie robicie. I dzwoneczek. No to na razie, cześć i pa, pa. Musiałem.